Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy jak zwykle Napoleonowie, tylko tym razem na Księżycu Napoleonowie, więc to jest coś wyjątkowego. Znaczy tym razem, no już od wczoraj tak naprawdę jesteśmy na Księżycu. Chłopaki są ze mną, jest Neon i tak, Dejw. Tak, jestem, dzień dobry. O, Dejw, gdzie jest Dejw? Gdzie jest Dejw? U góry, skacze, oa! Gdzie ty jesteś? A tu, dobra. No, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam szklarnię, którą robiliśmy na poprzednim odcinku, ponieważ ona się troszkę pozmieniała. Już wam tutaj pokazuję, idziemy tutaj... Czekajcie, dobrze idę? Chyba to jest tutaj, Na samym początku, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału jeszcze, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie... Co ja powiedziałem? W ogóle czekajcie, bo jestem odklejony. Jeżeli nie subskrybujecie... Nieważne. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Widzicie jaka piękna szklarnia, tu mamy... Tu jest ogólnie tlen, tak, tutaj jest tlen. Tu możecie sięgnąć na spokojnie sobie hełm i tu pooddychać, bo tutaj jest tlen. No rośliny produkują tlen, nie? Aj, przepraszam. Rośliny produkują... O nie, dlaczego ty to zrobiłeś? Przez przypadek. No i teraz tego nie naprawimy. Dobra, trudno. Naprawimy to później, bo na dole mam motykę. No i to jest taka fajna szklarnia. Wracając do tego co mówiłem, możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Myślę, że 3000 łapek w górę na luzie dacie radę, wy jesteście przecież mistrzami w te klocki, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i napiszcie komentarz. Macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. 3, 2, 1. Kto dał radę, napiszcie w komentarz. Dobra, chłopaki. W dzisiejszym odcinku chciałbym pozwiedzać z wami trochę ten Księżyc, ponieważ znamy tylko tutaj taki kawałek, a fajnie by było pójść gdzieś dalej, zobaczyć co jest też dalej. W którą stronę idziemy? Co? Tam. Tam? Dobra, no to idziemy tam. No to idziemy tam zobaczyć, co tutaj w tą stronę jest. Bo mnie tu jakieś dziwne rzeczy prześladują, ja nie. No to możecie zobaczyć u Neona, ponieważ go nawiedzało coś ostatnio. Na dzisiejszym odcinku. Nie wiem, no mam nadzieję, że już to nas nie spotka. Ej, widzicie co tam jest? Co to jest? Co jest? Ej, coś wystaje tam, poczekaj. Jakiś budynek. Co? I też jest w takiej dziurze dziwnej. No. Jak my mamy statek. Co jest? Jakiś UFO. Co to jest? Nie idźmy tam, chłopaki, nie idźmy tam. Nie, no stary, trzeba, no. Musimy wiedzieć kto. Ale czekaj, bezpiecznie. Dejwik, bezpiecznie. Ty, bo ja hełmu nie mam. Je, prawie się udusiłem. Ja mam swój czepek. Ty, no on też nie masz, załóż szybko. Szybko. Chodźcie, chłopaki. Dobrze. Czekaj, bo nie wiem, czy to jest bezpieczne. Ej, a co jeżeli ten ktoś z tego UFO mnie sklonował i teraz... No właśnie, to ej, bo teraz... Ja nie mogę, ktoś śledził Neona i teraz mamy UFO jeszcze na tym. To jest... O nie, to jest creepy, ja bym stąd uciekał. To jest straszne. Ej, jest coś w tych shulkerboxach? Ej, tu nic nie ma niby, nic tu nie ma. Tam jest coś na górze, jakaś skrytka. No, to tam by się przydało, ale nie, tam chyba nic nie ma, bo widzę... Nie, tam nic nie ma. Tam jest pusto, po prostu tak jakby pomieszczenie, może tam się trzyma jakiś więźniów czy coś. Ej, ale to UFO to jest dziwne, strasznie dziwne. Ale to wygląda, Boże. No bo to UFO jest zasilane klonami naszymi. Może kogoś też nas to spotka znowu jeszcze. Ej, to by było niefajne, ja uciekam, ja nie chcę mieć nic wspólnego z żadnymi kosmitami. Nie no, ale trzeba to zbadać, czekajcie, tutaj też jest lawa. Ej, ciekawe czy coś jest pod tą lawą. Kurczę, strasznie. Sprawdziłbym, ale ja musiałbym wejść w tą lawę, a nie wiem czy nie zginę wtedy. Może mogę zginąć, ale tak, faktycznie tak można sprawdzić. Chyba dobra. Nic nie ma. Chyba nic nie ma, no. Nie, dobra, nie ma nic. Zostawmy to, ej, ale no powalone. Ej, mam nadzieję, że... Ej, nie, musimy chyba to zakopać tak jak było z powrotem, bo oni się skapną, że tu byliśmy chyba. Tak, koniecznie, ej, ale nie mamy gliny, Macie glinę? Ej, ja zajdę do wioski, bo tam mam mnóstwo. Nie, nie rozwalaj, bo oni mogą zauważyć. Stary, nie rób tego! Oni mogą zauważyć. Nie, spokojnie. No, myślisz, że ta maszyna nie ma jakichś kurczę pomiarów takich tego? Ja nie wiem, ja bym stąd spitalał i nie ruszał tu już nic więcej, bo to jest straszne. Patrz. To oni to mogą tego. No najwyżej zobaczę, że jeden znikł, ale nie wiem jak to. Dobra, to może być ciężkie. No zamurowałeś to? Dobra, tak. Dobrze, dzięki. Dobra, wracajmy. Wracajmy stąd, no, ale przydałoby się przygotować jakoś na to, co tutaj trzeba zrobić. Trzeba wreszcie zrobić nam zbroje jakieś albo coś. Tak, dokładnie. Ej, dobra, ja mam diamenty, słuchajcie, chodźcie, idziemy, zrobimy zbroje jakieś. Żeby mieć, bo te kombinezony, które mamy... Czy zbroje działają na Księżycu? Powinny działać, bo my mamy kombinezony i na te kombinezony będziemy zakładać zbroje tak naprawdę. W sumie racja. Więc kombinezony to tylko kombinezony, nie? To nas chroni przed tym, żeby nas nie wysadziło tutaj. Daje nam tlen i trzyma ciśnienie odpowiednio. Kurczę, ten nasz stateczek to wygląda tak biednie przy tym, co tam stoi. No, że, ale jak będziemy chcieli wrócić, to możemy im ukraść ten statek. Właśnie, i wrócić... Umiecie tym sterować, bo to skomplikowanie dosyć wyglądało. No, wydaje mi się, że się nauczymy jakoś. Dobra, chodźcie, robię wam zbroję tutaj. Robię tak, trzy klaty. Okay. Czekaj, muszę to ogarnąć. Raz, dwa, trzy. Dobra, mam trzy klaty, patrzcie, daję wam raz, dwa. Ja sobie zostawiam również. Teraz robię buty nam wszystkim. Ło! Lśniące wyposażenie. Spodnie. I hełm jeszcze, nie? Tak. Portki, hełmik, skarpetki. Dobra. Dobra, macie raz. Tak. O, i mamy chyba całą zbroję. Dobra, zakładam. Mamy całą, macie wszystko? Hełmy. Tak. Masz dwa hełmy? Dejw nie ma hełmu. O, dobra, mamy zbroję. Jesteśmy już w miarę gotowi. Macie diamentowe narzędzia? Tak, tak. Wezmę kosmokilow. Albo weź sobie go do odcinka. A masz jakiś? A ten. A, to u ciebie na odcinku nim kopałem, ja go tu odłożyłem. No, on jest mocarny, to jest mocarny kilow. Go by się przydało jakoś sklonować. Chociaż nie wiem, czy w sumie warto przyjmować ten prezent. No ja nie wiem, ej, może to dobrze by było spalić. Czy nie? No, ale w sumie jest też dobry. Ja będę spalił. Nie, ale ja będę spalił. Taki. To może mieć. To dobra, może mieć nadajnik. To może mieć nadajnik. Ja go spalę. Mówisz? Dobra, tak, masz. Dobra, czekaj, to chodźmy może, bo tam lawę mamy. Mamy lawę tam koło tego. Nie no, stary, no weź. Stary, bo on może być nawiedzony, stary, on jeszcze przyciągnie tych ufoludów do nas. On go już nawiedził, ten kilof. Nie mu odbija. Oddaj ten kilof, Neon, oddaj ten kilof. Chodź tu. Oddaj ten kilof, Neon. Bo ty jesteś niebezpieczny z nim, oddaj ten kilof. Zatrzymaj się. Nie no, rozwala nam, stary, rozwala nam nasz statek. Przestań. Nie no, co ty robisz? Oddaj ten kilof, oddaj ten kilof, bo on cię nawiedził. O, ej chłopaki, zniszczmy ten kilof. Czemu go jeszcze nie zniszczyliście? Zniszczymy, idziemy go niszczyć, ja go biorę, bo mnie nienawiedzi. Ja już go wcześniej miałem na odcinku i nic się ze mną nie stało. Dobra, idę go wrzucić do tej lawy. Ej, czuję się teraz jak Frodo, który szedł przez długie doliny i szczyty, żeby wrzucić pierścień do lawy. Teraz ja wrzucam kilof do lawy, więc prawie to samo. Dobra, lecę tam, zaraz go spalimy i problem zniknie. Czekajcie, gdzie by ten statek? No w tą stronę gdzieś, nie? A dobra, tu jest, w tej dziurze. Nie wrzucaj tego kilofa do lawy! Nie, Neon, ja go muszę tam wrzucić, muszę... Dobry. Trzymaj go, bo on jest niebezpieczny, ten Neon. Trzymaj go, staram się go trzymać, ale mi, kurczę, uciekł. O nie, ale dobiegnie, szybko muszę go wrzucić do lawy. Dobra, wrzuciłem. Nie, Neon, nie wchodź do tego, nie, Neon! Nie! Co jest? Jak się rzucił za nim? Jaki wariat. Neon, wszystko okej? Wyrzuciliście już ten kilof? Tak. Czemu się palę? Ała! No bo wbiegłeś do lawy, jak jesteś nawiedzony. Neon, nie można tak robić. Kurczę, palę się. Nie, czekaj, zgasł. Wstawaj, przestań. Już wychodzę. Dobrze, przeżyłeś to. Dobra, czyli macie narzędzia, tak? Macie diamentowe narzędzia. Tak. Dobra, czego jeszcze potrzebujemy do walki z nimi? A ja bym w sumie zbadał, czekajcie, tam jest w ogóle miejsce, gdzie się steruje tym spotkiem? Kurczę, nie wiem, ci powiem, no tam nie, może tam u góry właśnie w tym pomieszczeniu, co tam nie chcieliśmy wchodzić. No może ta. Ej, dobra, to na razie tam nie wchodzę, ale... Czekajcie, to tam jest jeszcze na górze, bo ja to tak nie widzę, a... Nie chcę tutaj nic robić, żeby nie zauważyć, że tam jesteśmy. No tam są dwa tak jakby pomieszczenia, widzicie? Tam jest takie jedno na samej górze. Takie malutkie. To któryś z tego to będzie na pewno sterowiec. Wydaje mi się, że ten na samej górze mógłby być, ale... Albo ten niżej trochę. No to zobaczymy. Będziemy musieli się tam dostać, ale to już może nie dzisiaj, ja bym się przygotował, bo jakby nas... Boję się, że tam wejdziemy i coś nas zaatakuje. Ej, dobra, robi się noc, przydałoby się pójść spać. Ej, w ogóle śmieszna sprawa, ponieważ wiedzieliście o tym, że księżyc ma swój księżyc? Patrzcie, tam wschodzi drugi księżyc. Ej, rzeczywiście! Wow! Bo wiecie, niektóre planety w ogóle mają dwa księżyce. No i my chyba jesteśmy na planecie, która ma właśnie takie dwa księżyce i to jest drugi księżyc. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie, możemy też się wybrać na tamten drugi księżyc, to by też było całkiem spoko. Jakbyśmy na jakiś inny księżyc polecieli i opanowali całą galaktykę i byli na wszystkich planetach. Ej, to by było spoko. Albo na Słońce też by fajnie było polecieć, tylko tam byśmy musieli mieć naprawdę mocne skafandry. Tak czuję, że to by... z obsydianu zbroja. No, z obsa zbroja. No ciekawe, czy dałoby się taką zrobić. Trzeba by było spróbować. Chodźcie do łóżek, bo jest noc. No, trzeba się przespać. No nie, no i ty mi tu zrobiłeś dziurę. Czekaj, ja muszę to zamurować, bo ja... Muruj, no. Bo ja się boję, że mnie tu nawiedzi coś w nocy. Tutaj mam te klocki, mam nadzieję, że nie było ich więcej. O, dobra, jest idealnie. Na tym księżycu spać się chcę totalnie. Dobra, zamurowałem to. Chodź Neon, chodź. Chodź spać. Ty masz w ogóle najlepsze miejsce do spania, to jest niesprawiedliwe. Ja sobie sam wybudowałem. No tak, to prawda. No musimy też swoją drogą sobie tutaj wybudować jakieś domki, więc na live'ach będzie budowane. Czemu Neon nade mną stoisz? Gdzie jest mój kosmokilow? No, o nie, on znowu się coś nawiedził, Dejwik. Pomocy. Co ty robisz? Ty położył się do mojego łóżka. Dobra, chodź szybko, kładź się, ja układam się do niego i zobaczymy, może mu przejdzie rano. Okej. Dobra, dobra, uwaga. Dobra. Wstaliśmy, jest dzień? Jest dzień, czy to jest noc? Co, pozwiedzać? Nie, jest dzień chyba. Pozwiedzać planetę? No ale jaką planetę? To jest księżyc, to jest wszędzie to samo. Kurczę. Poszedł. Ja bym poszedł nie, ja już bym tu został. Słuchajcie, ja będę kończył odcinek. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Nie, Neon, zostańmy tutaj, bo już za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Musimy odpocząć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę. No i zapraszam do chłopaków na kanały i zapraszam do Neona, ponieważ jutro u niego nuta, więc fajna, wystąpiłem w tej nucie, co prawda tylko wizualnie, czekaj, jak jest audio, to jak to jest? Nie muzycznie, ale wizualnie, o może tak powiem. Jesteś na ficie, ziom. No ale no właśnie nie jestem na ficie, jestem tylko na teledysku, ale warto zobaczyć, więc zapraszam do Neona, wbijcie, pooglądajcie, no i do Dejwa też oczywiście zapraszam na kanał. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!